2 września wspominany jest błogosławiony Piotr Jakub Maria Vitalis, prezbiter i męczennik. Piotr Jakub urodził się w 1759 roku w Carpentras na południu Francji. W wieku 25 lat został księdzem i pracował w Paryżu i okolicach. W czasie rewolucji francuskiej Piotr odmówił złożenia przysięgi na konstytucję cywilną duchowieństwa, mimo że inni kapłani taką przysięgę złożyli. Konstytucja ta zakładała uniezależnienie się od papieża i podporządkowanie władzy państwowej kościoła we Francji. Za tę odmowę Piotr został aresztowany 10 sierpnia 1792 roku i uwięziony w byłym opactwie benedyktyńskim Saint-Germain, gdzie zginął 2 września 1792 roku w czasie masakr wrześniowych. Miał 33 lata, z których 8 posługiwał jako kapłan. Piotr Jakub Maria Vitalis został beatyfikowany przez papieża Piusa XI 17 października 1926 roku wraz ze 190 męczennikami masakr wrześniowych. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.